Jak dotrzeć do próżniaka? Pytacie też, jak zarządzać, jak motywować tymi osobami, które są przesadnie skoncentrowane na sobie. Poszukamy dzisiaj odpowiedzi w moim zdaniem najlepszej książce do zarządzania, czyli w Małym Księciu. Mały Książę udaje się na planetę, gdzie zamieszkuje próżniak. Posłuchajmy o tej wizycie, a potem sobie odpowiemy na pytanie, ale gdzie tam jest klucz do zarządzania tymi próżniakami, którzy są wokół nas? Drugą planetę zamieszkiwał próżny. Ach, ach, oto odwiedziny wielbiciela. Krzyknął, gdy tylko zauważył małego księcia. Albowiem, według próżnych, każdy spotkany człowiek jest ich wielbicielem. Dzień dobry, powiedział mały książę. Ma pan zabawny kapelusz. A to po to, aby się kłaniać, odpowiedział próżny. Aby się kłaniać, gdy mnie oklaskują. Niestety, nikt tędy nie przejeżdża. Ach, tak, powiedział mały książę, nic nie rozumiejąc. Uderzaj dłonią w dłoń, poradził próżny. Mały książę uderzył dłonią w dłoń. Próżny ukłonił się skromnie, uchylając kapelusza. Ach, to jest jednak bardziej zajmujące niż odwiedziny u króla, powiedział sobie mały książę. I znów zaczął klaskać. Próżny znów kłaniał się, uchylając kapelusza. Po pięciu minutach zabawy, mały książę zmęczył się jednostajnością gry. A co trzeba zrobić? spytał, aby kapelusz spadł. Lecz próżny nie usłyszał. Próżni słyszą tylko pochwały. Czy ty mnie naprawdę bardzo uwielbiasz? spytał małego księcia. A co to znaczy uwielbiać? Ach, uwielbiać to znaczy uznać mnie za człowieka najpiękniejszego, najlepiej ubranego, najbogatszego i najmądrzejszego na planecie No ależ poza tobą nikogo na planecie nie ma zrób mi tę przyjemność uwielbiaj mnie mimo wszystko uwielbiam cię powiedział mały książę, lekko wzruszając ramionami. Ale co ci to daje? I ruszył w dalszą drogę. Dorośli są zdecydowanie śmieszni, powiedział sobie podczas podróży. Gdzież tu znajdujemy receptę czy podpowiedź na zarządzanie próżnymi w naszym otoczeniu? Myślę, że jest to dość oczywiste. Skoro tym pokarmem, tym powietrzem, który oddycha próżny. Są pochwały, polubienia, oklaski, no to jeżeli chcemy, żeby próżny cokolwiek zrobił, żeby choćby uchylił kapelusza, no to potrzebujemy mu bić brawo. Także myślę, że odpowiedź jest jedna, jeśli chodzi o egocentryków w naszym towarzystwie, wśród naszych podwładnych, wśród naszych współpracowników. Jeżeli tym napędem, tą motywacją która ich popycha do działania są oklaski, no to dajemy im, dajemy im oklaski, dajemy im pochwały. Zwracamy uwagę na wszystko dobre, co robią. Często, każdego dnia, praktycznie każdej godziny chwalimy za coś, co, co zrobili. Te oklaski będą zwrócone w postaci działania. Myślę, że tutaj mały książę wskazał nam złotą receptę, jak radzić sobie z próżnymi w naszym otoczeniu.